my! Radek, strasznie dużo roboty dzisiaj, ale udało się w końcu wywieźć to zero z tyłu. No tak, bardzo ciężki mecz. Krakowia postawiła nam bardzo ciężkie warunki. Mieli dużo sytuacji, na szczęście udało się utrzymać koncentrację i utrzymać nas w grze. Szkoda tej sytuacji, mieliśmy na 2-0, Marcin Robak miał, no ale cóż, no, cieszymy się, bo na pewno wywieźć stąd 3 punkty nie było łatwo. Jest to kolejny wyjazd z kolejnym rywalem, który jest bardzo istotny dla kibiców. Niestety dzisiaj przy pustych trybunach mecz, ale dobrą okazją do celebracji tego zwycięstwa byłoby kolejne zwycięstwo u siebie, czyli po meczu z Górnikiem. Na pewno, wiadomo, gramy o 3 punkty. Ten początek mamy lepszy na wyjazdach niż u siebie, ale ostatnio zatrybiliśmy z Podbeskidziem, wygraliśmy u siebie spotkanie. No i mówię, aby ta pasa trwała jak najdłużej. Wiadomo, my gdzieś tam ze swojego punktu chcemy w każdym meczu wygrywać, ale nie zawsze się tak da. Piłka nożna nie jest sprawiedliwym sportem i czasami ktoś, kto jest lepszy, nie wygrywa. Koledzy z drużyny chyba będą dzisiaj mocno poobijani, bo widziałem, że Max Rogalski leżał kilka razy i wyglądało to naprawdę groźnie. Na pewno, no każdy zostawił dużo zdrowia przy tym spotkaniu, ale mówię, no na wojnie potrzebne są ofiary i każdy mecz jest dla nas wojną i akurat cieszymy się, że tą wojnę dzisiaj my wygraliśmy.